Dziecięce porażenie mózgowe nie pozwala być samodzielnym. O tym, że Kinga będzie niepełnosprawna, rodzice wiedzieli zaraz po jej urodzeniu. Dzięki silnemu charakterowi jest jednak aktywna i spełnia swoje marzenia. Pasjonuje się fotografią, ma dużo znajomych, którzy ją odwiedzają, zabierają ją na różne koncerty, realizuje się też jako studentka. Przyszła może kiedyś terapeutka, bo ją pasjonuje pomaganie innym osobom, pomimo że sama jest chora. Ale to wciąż jej nie wystarcza. Chce pokazać światu, wszystkim zdrowym ludziom, że osoby na wózku nie muszą być skazane na życie w czterech ścianach, a niepełnosprawność nie wyklucza piękna i wartościowości. Stąd pomysł na udział w konkursie Miss Polski na wózku. To jest dla mnie wielkie przeżycie, że chcę podkreślić swoją urodę, osiągnięcia, owoce mojej ciężkiej pracy. Aby wygrać, należy nie tylko pokazać swoje piękno wewnętrzne, ale również zewnętrzne, nad czym Kinga już teraz pracuje ze swoją mamą. Jak będzie finał, to co sobie będziesz wybierać, jaką biżuterię? Należy jaki kolor. Sukienki będzie, może na przykład jakieś makijażu. Makijażu. Jakieś różne dodatki. Kinga jest jedyną kandydatką z województwa podkarpackiego. Można na nią głosować, wysyłając SMS-y jeszcze do poniedziałku.